Dzień dobry Państwu. Nasz dzisiejszy gość, artysta, muzyk Paweł Połczyński, który oczywiście kojarzy się z Demono, ale tak naprawdę to człowiek orkiestra. Saksofony, instrumenty dęte, perkusje. Tak naprawdę każdy instrument jest mu dobrze znany. Witam Cię serdecznie. Witam Cię, witam słuchaczy. Jak tak naprawdę wygląda praca artysty w tym czasie, gdzie jest koronawirus i właściwie nie ma koncertów? Co robicie? Czy ty coś trenujesz, grasz, ćwiczysz? Znaczy powiem tak. Akurat złożyło się tak, że nie mogę narzekać na brak zajęć, ponieważ trochę pracuję nad projektami jakimiś komercyjnymi, które były zaległe. Mam czas je pokończyć. Trochę pracuję nad własnymi jakimiś projektami. A w związku z czym cały czas jest coś do roboty. Nie narzekam. Aczkolwiek brakuje strasznie koncertów. To muszę przyznać, że kalendarz nam się kompletnie rozsypał w zasadzie do końca sezonu i mamy nadzieję, że wraz z różnymi wydarzeniami, które wracają, o których rozmawialiśmy, są także normalne, regularne koncerty, bo no, brakuje kontaktu z ludźmi, żywej muzyki. No, siedzimy w studio, nagrywamy, tworzymy, ale nie mamy możliwości wyjścia do ludzi. No dobrze, a co teraz ćwiczysz? Co tworzysz? Może jakaś próbka? Bo saksofon to tak naprawdę chyba jeden z najbardziej seksownych instrumentów, więc zacznijmy od saksofonu. No, saksofon to przede wszystkim podstawowy mój instrument i w zasadzie chyba największa taka muzyczna przygoda i miłość. Co ćwiczę? No, akurat pracuję nad jakimś tam repertuarem jazzowym, bo mamy do zagrania ważny koncert w Akademii Muzycznej, bo Akademia wróciła. To też jest jakiś sygnał, że studenci i profesorowie są w stanie dalej kształcić i edukować. Także no, kolega profesor i kolega kończący zaległe studia dali mi trudne zadanie i siedzę godzinami i piłuję jak za dawnych młodych lat jazzowe kawałki. No to prosimy o próbkę. Ojej. To jest utwór Chica Corea, bardzo trudny temat, CTA. Wow, jak dla mnie pełnia satysfakcji, super. Jesteś tak naprawdę właśnie człowiekiem orkiestrą i na dodatek artystą bardzo wszechstronnym, bo Demono, czyli pierwsze skojarzenie z twoją osobą, to tak naprawdę tylko jeden z elementów tej działalności twojej artystycznej. Bo tak naprawdę koncertujesz, jeździsz na koncerty, towarzyszysz wielu wielkim artystom. Maryla Rodowicz, Krzesimir Dębski, Barius Manx, Marysia Sadowska, Reni Jusis, Nowika, można by wymieniać i wymieniać. Jak to jest, że jesteś tak elastyczny? No bo to jednak każdy z artystów ma inny repertuar i musisz się do tego dopasować w jakimś stopniu. Znaczy się, to akurat o czym powiedziałaś, to jest efekt wieloletnich jakichś tam doświadczeń i faktycznie ja miałem taki okres w swoim życiu, że bardzo dużo pracowałem jako muzyk. I rzeczywiście te nazwiska, które padły, to są rzeczy, które się wydarzyły. One teraz nie trwają, bo tak jak każdy. Ja teraz skupiam się głównie wokół pracy z zespołem Demono, jeżeli chodzi o takie koncertowanie. I od 5 lat pracuję na stałe z panią w gronie tutaj naszych poznańskich przyjaciół, wspaniałych artystów. Serdecznie pozdrawiam. Linka im rzucimy. To jest taka główna estradowa sytuacja i jak gdyby do tego jeszcze dochodzą właśnie nagrania. Przed chwileczką ukazała się najnowsza płyta Stanisławy, którą właśnie kończyliśmy w czasów pandemii. Gdzieś tam po domowych studiach naszych. I tak to wygląda, a jeżeli chodzi o własne rzeczy, no to staram się zwrócić azymut, skierować ku właśnie pracy studyjnej, produkcyjnej jakiejś i mam parę takich rzeczy z odzieżą, mojego dziecka i mamy jakieś tam projekty i to będą rzeczy, które się pokażą. A muzycznie, no to znaczy instrumentalnie, no to grałem te koncerty właśnie z tymi podmiotami teraz na co dzień. I mam nadzieję, że też ten program jazzowy, nad którym pracujemy z kolegami, też ujrzy światło dzienne. Dzięki. Powiedziałeś, zacytowałeś kiedyś bardzo fajną rzecz, pozwolę sobie to przytoczyć. Wszyscy wiedzą, że coś nie da się zrobić i wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da.
I ten właśnie to coś robi. To powiedział Albert Einstein. Tobie to powiedzenie się spodobało, bo widziałam, że je cytowałeś. Czy taki właśnie muzyk jak ty, to jest ta osoba, która czasami po prostu wie, że da się coś zrobić? Bo właściwie często widać takich muzyków w różnych zespołach muzycznych, którzy wychodzą wręcz na plan pierwszy, przed samymi wokalistami, swoimi solówkami, swoją twórczością muzyczną. No każdy powinien znaleźć swoje miejsce, więc jeśli tak robią, to nie do końca to może być dobre, ale rozumiem, o co ci chodzi. Natomiast tak, ja mam taką dewizę, to jest cytat, który znalazłem już całkiem niedawno, gdzieś 10 lat temu, w dorosłym życiu i dojrzałem jakimś tam zawodowym, ale faktycznie od początku tak było, że ja zacząłem bardzo w ogóle późno chodzić do szkoły muzycznej i specjaliści powiedzieli, że to już nie ma mowy, że to już się nie da, że mając tam 12-13 lat nie można zacząć edukacji, że to już jest za późno. Ojciec muzyk powstrzymywał mnie trochę przed zawodem trudnym, ale nie udało mu się. No i właśnie to był taki pierwszy etap, kiedy dopiąłem już swego, bo bardzo chciałem. Chciano mnie też posadzić na fagocie w orkiestrze, chciano mi dać ten fagot, zresztą cudowny instrument, dzisiaj patrzę na to inaczej, ale wtedy to był obciach, wtedy po prostu była mowa tylko i wyłącznie o tym, że grać na saksofonie. Wiadomo, perspektywa nam się zmienia gdzieś tam potem. Także tak to jakoś jest, no nauczyłem się grać na paru instrumentach sam, bo chciałem, ale też niektórzy pukali się w głowę, że gdzie facet 21-letni będzie brał flet do ręki, uczył się od początku tego instrumentu, niby podobny do saksofonu, gram, nagrywam. Zapraszam do posłuchania płyt, na których jest flet. No a propos płyt, jakie są plany Demono i twoje? Czy jakieś właśnie płyty nowe gdzieś są na horyzoncie? Jak powiedziałem już wcześniej, przed chwileczką zakończyła się praca nad płytą Stanisławy. Tam jest bardzo dużo dętych instrumentów. Z tego się bardzo cieszę. Jest klarnet, flet, są różne saksofony. Dużo pracowaliśmy nad tym. I to jest świeża bułeczka. W tej chwili zakończyliśmy w zasadzie etap z Demono nagrań płyty z muzyką pani Agnieszki Osieckiej. I Demono Osiecki, bo tak to się nazywa roboczo i pewnie tak zostanie, ukaże się najprawdopodobniej na jesieni. A już w lipcu albo na początku sierpnia internauci będą mogli znaleźć koncert, który w ramach Kultury w sieci pokażemy z tą muzyką właśnie i z tymi naszymi aranżami. Tak jak mówię, jest praca nad autorską płytą z kolegami, jest praca z jedną młodą adeptką wokalistyki, przecudowny głos, fantastyczna osoba, pisze sobie świetne piosenki i tam jestem producentem i robimy tą płytę z tą dziewczyną już jakiś czas i myślę, że ona też w tym roku wyjdzie, także dużo się dzieje. A jaki to rodzaj muzyki, tej ostatniej? Dziewczyna ma na razie, funkcjonuje pod pseudonimem Mitari, przez H się to pisze, Mikhari. I jest to takie indie. Indie takie spokojne granie, bardzo ładny, szlachetny głos i piosenki polskie i piosenki angielskie, także dla każdego coś miłego. Młodzież zachwycona, mnie się również podoba. Łączymy się z tobą z Opola, no więc muszę zapytać, czy w planach Demono był koncert na festiwalu opolskim, który jest przełożony na wrzesień? Wiem, że były takie rozmowy. Oczywiście wszystko się rozsypało. Myślę, że firma, która się nami zajmuje od 3 lat już blisko, ma rękę na pulsie i na pewno w związku z jakimś tam koncertem wystąpimy. Z tego, co słyszałem, to jeżeli to dojdzie do skutku, to raczej zobaczymy się na festiwalu również. No to super. To mam nadzieję, że tak będzie, czyli do zobaczenia we wrześniu na festiwalu w Opolu. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo miło. Dziękuję, że pomyślaliście o rozmowie i trzymajmy się w tym COVID-zie. Dziękuję za rozmowę.